Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka. Witam u Państwa w domach. Tydzień temu w pięknej jesiennej aurze nagrywaliśmy magazyn. Dzisiaj już jesień pokazała swoje pełne oblicze. Brzydko pada, wieje wiatr, dlatego też siedzę w aucie. No ale też mamy kolejny jesienny temat, gdyż coraz szybciej ciemno nastaje. A pod koniec miesiąca jeszcze zmienimy czas na zimowy i ta ciemność będzie naprawdę szybko. Czyli coroczny temat światła. Zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Światła, bardzo ważna rzecz w naszym aucie, o tym chyba każdy wie, no ale też nie każdy wie, jak ich używać. Wiele aut współczesnych ma fabrycznie już światła do jazdy dziennej i one, tak jak się nazywają, do tego służą i o tym musimy pamiętać. Używamy je w normalny dzień pogodny, od świtu do zmierzchu. W porze jesienno-zimowej ten dzień, tak jak dzisiaj, mży brzydko, ta przejrzystość powietrza jest dużo mniejsza i w taką pogodę powinniśmy używać normalnych świateł mijania. Te światła do jazdy dziennej, zaś one są tylko z przodu. Z tyłu nasze auto jest nieoświetlone. Także gdyby była jakakolwiek mgła, ta widoczność naszego auta dla osób jadących za nami jest zdecydowanie mniejsza. Bardzo ważna rzecz jest utrzymanie tych świateł w należytym stanie technicznym. Do czego dążę? Jeżeli ktokolwiek z Państwa jeździł ostatnio w nocy, na pewno przypomina sobie jadące auta z naprzeciwka, które nas oślepiają, że coś jest nie tak z tymi światłami. Te światła, co prawda, co roku są kontrolowane podczas obowiązkowych badań technicznych naszego auta, ale przy jakiejkolwiek ingerencji przy reflektorze, wymianie żarówki chociażby, te ustawienie może ulec lekkiej zmianie. Warto chociaż podjechać na chwilę na stację kontroli pojazdów, sprawdzić same ustawienie tych świateł. To nie jest ani bardzo czasochłonne, ani też nie jest to droga usługa. Sprawdzić, po pierwsze,
mamy dobrze oświetloną drogę przed nami, po drugie, nie sprawiamy kłopotu innym użytkownikom drogi. Niektórzy kierowcy mogą teraz zauważyć, że nagle te ich światła, nie wiem, słabsze są niż w zeszłym roku, bo zaczniemy jeździć po zmierzchu, bo o 16-15 już zacznie zapadać noc i nagle się okaże, że te światła są dużo słabsze. Same żarówki z biegiem czasu tracą swoje właściwości, swoją jasność. Ale najważniejsza rzecz, reflektory wykonane są w tej chwili praktycznie wszystkie z poliwęglanu, czyli z tworzywa, które z biegiem czasu raz, że podatne jest na różne uderzenia kamyczków, dwa, matowieje, rysuje się również powierzchnia ich podczas normalnej eksploatacji, podczas mycia aut. Również ta powierzchnia w dużym stopniu można ją zregenerować. Od tego są różne środki, które są ogólnie dostępne i w sklepach z częściami, i w sieci można nabyć różne środki do polerowania lamp. Lub gdy nie czujemy się na siłach, aby samemu wykonać taką czynność, można taką usługę zlecić niezależnym warsztatom. To też trzeba umieć wykonać, żeby bardziej nie zniszczyć tego reflektora. Tak jak mówiłem, to jest tworzywo, także to wszystko trzeba robić z wyczuciem. Oczywiście wszystkie te zabiegi, czyli prawidłowe ustawienie reflektorów, polerowanie kloszy reflektorów, to wszystko oczywiście niektórym osobom może przynieść, że tak powiem, niezadowalający skutek. Chcieliby mieć jeszcze mocniejsze te światło, jeszcze lepiej oświetlaną drogę przed samochodem. Wiele osób może się pokusić o montaż mocniejszych żarówek niż te, co fabrycznie były montowane. Tutaj muszę przestrzec. Zazwyczaj wiąże się to z większą watowością tej żarówki. Standardowo, powiedzmy, światła mijania mają te 55 W. Na rynku, w internecie oczywiście do nabycia żarówki mocniejsze. Naprawy zaczynają się od spalonej instalacji elektrycznej, wypalonych styków, a kończą się na reflektorze, bo reflektor też jest bardzo podatny na wszelkie podwyższone temperatury, bo zazwyczaj wraz z mocniejszą żarówką wzrasta również temperatura jej pracy. Jedyną rzeczą, jaką możemy tak naprawdę zrobić bez naruszania jakichkolwiek przepisów i bez ingerencji, bez narażania się na jakieś usterki mechaniczne w naszym aucie, to stosowanie żarówek wysokiej jakości, renomowanych marek. Nie będę wymieniał tych marek, są na rynku znane od lat firmy, które produkują żarówki standardowe, ale i takie o podwyższonej jasności. Mówię jasności, nie mocniejsze w typu, że nie 55, tylko 80 W na przykład. Oczywiście, jeżeli zmieniamy żarówkę, jedna się spaliła, chcemy ją wymienić, róbmy to parami. Dlaczego parami? Tak jak wcześniej mówiłem, żarówka też się starzeje, mimo że nie jest jeszcze przepalona, jeszcze świeci, prawda, ale jej życie przygasa. Także jeżeli wymienimy tylko jedną, a drugą starą zostawimy po iluś tam godzinach pracy, to ta różnica będzie widoczna. Oczywiście, jeżeli stosujemy identyczne żarówki, bo też czasami też może się przydarzyć, że wymieniamy jedną, musimy wymienić akurat teraz na stacji benzynowej, jest dostępna tylko taka, a innej marki i one też będą świeciły różnie. I o to chodzi, żeby wymieniać najlepiej parami i tych samych producentów. I jeszcze na koniec jedna zasada, szanowni państwo, jeżeli przyjdzie nam wymieniać żarówki, już nie będę mówił o samej wymianie, bo w każdym aucie jest, można powiedzieć, że inaczej. Bardzo ważna zasada, którą zawsze trzeba stosować, że podczas wymiany nie dotykamy gołymi palcami bańki szklanej w żarówce, czy w takiej, czy innej. Gdyż nawet czyste, umyte ręce, one zawsze są jakieś tłuste i ten tłuszcz zawsze zostawimy na tej sterylnej, gdy wyjmiemy z pudełka bańce. Podczas nagrzewania ten tłuszcz po prostu się osmaży po prostu i ta bańka już nie jest tak przejrzysta, już te światło nie dociera przez nią tak jak powinno z żarnika, który się żarzy. W skrajnych przypadkach, gdy tego brudu jest dużo, ta bańka może wręcz się rozpaść, pęknąć.
żarówka może po prostu tak naprawdę eksplodować wewnątrz reflektora, a wtedy to już jest, jeżeli nie dojdzie do zniszczenia, to sporo pracy, aby tych szkiełek drobnych się pozbyć ze środka, no to już jest demontaż reflektora i jego czyszczenie, a to już jest czas i koszty. Szanowni Państwo, i stosując te proste zasady, czyli prawidłowo wyregulowane reflektory, sprawdzone chociaż, jeżeli zachodzi konieczność, wypolerowane te reflektory, nowe żarówki, dobrej jakości, dobrej firmy, a wtedy ta nasza podróż jest i przyjemna dla nas, i dla innych podróżujących. No i proszę pamiętać, żeby używać tych świateł, szczególnie właśnie w takiej porze jesiennej, gdy tylko deszcz pada, włączajmy światła mijania, nie jeździmy na światłach dziennych, gdyż oszczędności żadne, a tak jesteśmy i widoczni z przodu, i z tyłu. Także życzyłem i tydzień temu Państwu tak fajnej pogody, jak była tydzień temu, niestety się nie udało, ale czemu nie? Życzę Państwu przyjemnego tygodnia, bez deszczu, ciepłego. Do zobaczenia za tydzień.